Szanowni Państwo, witam. Z tej strony Nikita Łoginow, doradca autorski i prawnik w Stowarzyszeniu OWUM. Proszę Państwa, od 1 stycznia 2016 roku funkcjonuje coś takiego jak nieodpłatna pomoc prawna. Co to znaczy, już wyjaśniam. W dużym skrócie, w Polsce dostępna jest możliwość nieodpłatnej konsultacji i pomocy w sprawach prawnych z wykwalifikowanymi do tego osobami, zwykle radcami prawnymi i adwokatami, ale nierzadko również doradcami podatkowymi i prawnikami z wieloletnim doświadczeniem. Nieodpłatna pomoc prawna funkcjonuje obok nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o którym opowiemy więcej w innym filmiku. Teraz, co dokładnie składa się na nieodpłatną pomoc prawną? Będzie to, proszę Państwa, po pierwsze, poinformowanie danej osoby o obowiązujących w jej sprawie prawach, obowiązkach, uprawnieniach, obowiązujących przepisach, w tym, podkreślam, w związku z toczącą się sprawą. Po drugie, wskazanie osoby uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego. Po trzecie, sporządzenie projektu pisma w sprawach, przy czym tutaj występuje wyłączenie, dotyczy to spraw pism procesowych w bieżących naszych postępowaniach. Po czwarte, przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji jest dostępne w takim punkcie. O nieodpłatnej mediacji wspomniamy w innym filmiku. I proszę Państwa, sporządzenie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów i przyznanie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Mogą to być wszelkiego rodzaju sprawy do wyjaśnienia w takim punkcie. Sprawy karne, cywilne, administracyjne. Nie mogą to być sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. To znaczy, możemy się dowiedzieć, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą, ale nie wyjaśnimy już problemów w transakcjach między przedsiębiorcami. Czyli w takim punkcie możemy na przykład dopytać o możliwość zaskarżenia wyroku czy decyzji w naszej sprawie, ale już bezpośrednią pomoc w trakcie postępowania powinien wypełniać pełnomocnik z urzędu przyznany przez sąd do danego postępowania. Z racji tego, że ma on dostęp do sprawy i aktywnie w niej uczestniczy. Prawnicy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej nie mają możliwości prowadzenia całej sprawy i reprezentowania naszych interesów przed sądem. Jak uzyskać pomocnika z urzędu? Do tego zapraszam do innego filmiku. W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej możemy liczyć na poufność, profesjonalizm, rzetelność i uczciwość. Jeżeli mamy jakiś problem prawny albo nie rozumiemy treści jakiegoś pisma, wizyta w takim punkcie może być bardzo zalecana. Chociażby po to, żeby nabrać pomysłów, co i jak robić dalej. Gdzie znajdziemy takie punkty? Możemy je znaleźć, proszę Państwa, w każdym powiecie. Przy czym im wyższa liczba mieszkańców w powiecie, tym więcej punktów. Jeden punkt zazwyczaj jest otwarty 5 dni w tygodniu, a dyżur zwykle wynosi 4 godziny na dzień. Zapisy prowadzone są zazwyczaj telefonicznie albo internetowo, przy czym warto tutaj się umówić na konkretny termin, konkretną godzinę przed skorzystaniem z porady. Najlepiej skontaktować się z naszym starostwem, dowiedzieć się na ich stronie internetowej, jeżeli chodzi o adresy i numery telefonów. W ten sposób ustalimy, jak się zapisać na wizytę i dowiemy się, co zostało pozostałe formalności. Możemy na przykład ustalić, czy w danym punkcie funkcjonuje jakiś specjalistyczny dyżur, na przykład z dziedziny poradnictwa podatkowego. Co do zasady, pomoc świadczona jest w punktach z konkretnym adresem. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dotrzeć do takiego punktu ze względu na niepełnosprawność albo doznajemy utrudnień w komunikowaniu się, na przykład potrzebujemy asysty tłumacza języka migowego, to też możemy skorzystać z pomocy. W takich przypadkach porady mogą być udzielone czy telefonicznie, czy to w miejscu zamieszkania, czy nawet w innym miejscu w asyście właściwego tłumacza. Teraz być może najważniejsze pytanie. Komu przysługuje taka pomoc? Na przestrzeni lat od prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej katalog osób uprawnionych uległ zmianie. We wcześniejszych latach były to m.in. osoby do 26 roku życia, powyżej 65 roku życia, posiadające karty dużej rodziny itd. Od 1 stycznia 2019 roku pomoc jest udzielana osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wystarczy złożyć oświadczenie w tej sprawie, zwykle na formularzu dostępnym w punkcie. I tyle, proszę Państwa. Tak więc, podsumowując, jeżeli znajdziemy się w sytuacji, że potrzebujemy pomocy prawnej, jakiejś konsultacji czy wyjaśnienia pisma, a nie stać nas na skorzystanie z odpłatnych form pomocy, możemy liczyć na pomoc w każdym powiecie. Mam nadzieję, że teraz Państwo wiedzą, jak ją znaleźć. Zapraszam do obejrzenia pozostałych filmików, subskrypcji kanału i dziękuję za uwagę.